Cześć, z tej strony Kamila Rowińska i w tym wideo opowiem Ci, dlaczego czasami warto być numerem 2 w sprzedaży. Zanim to jednak nastąpi, przypominam Ci, że kilka dni temu wystartowała sprzedaż kursu online Akademia Sprzedaży. Teraz właśnie trwa jego premiera. Bardzo serdecznie gratuluję i dziękuję tym osobom, które obdarzyły mnie swoim zaufaniem i już rozpoczęły jego przerabianie. A jeżeli jeszcze Ciebie nie ma na pokładzie, to oczywiście zapraszam, kliknij w link, który znajduje się w opisie do tego wideo, przeczytaj opis i dołącz na pokład. No ale dobrze, wróćmy do tego numeru 2. O co chodzi z tym numerem 2? Czasami bywa tak, że Twój klient, wtedy kiedy zwrócisz się do niego ze swoją propozycją, powie Ci, że nie potrzebuje Twojego produktu albo nie potrzebuje Twojej usługi, ponieważ już ma kogoś, kto mu ten produkt, usługę dostarcza. Co czasami robią sprzedawcy? Wpadają w smutek albo zaczynają krytykować tego aktualnego sprzedawcę, konkurencję i mówią, że źle wybrałeś, ja Ci to zrobię lepiej. Kiedy zaczynają to robić, to spotykają się z taką ścianą albo oporem ze strony swojego klienta, ponieważ mało kto lubi słuchać, że podjął złą decyzję i że jakaś inna by była dla niego lepsza, więc jeszcze bardziej zaczyna bronić tego swojego aktualnego dostawcy i nastawia się negatywnie do ewentualnej przyszłej współpracy. Wyobraź sobie, że jeździsz BMW i nagle ktoś chce Ci sprzedać Mercedesa. Ty mówisz, że dziękujesz bardzo, ponieważ jeździsz BMW i nagle sprzedawca mówi Ci, że BMW to jest idiotyczny wybór, ponieważ Mercedes jest na pewno lepszy i tak dalej, i tak dalej. Co się będzie z Tobie działo? Prawdopodobnie będziesz się jeszcze bardziej zacietrzewiać i mówić, że Mercedesy to są w ogóle samochody do bani i BMW jest po prostu najlepsze, naj. I nawet jeżeli byś rozpatrywała zmianę tego samochodu, to im bardziej ktoś naciska, tym najczęściej jest tak, że my jeszcze bardziej się po prostu bronimy. Jak się wtedy zachować? Otóż, jeżeli ktoś mówi Ci, że już korzysta z jakiejś oferty, to przyjmujesz to, gratulujesz mu, że się rozwija, albo że jeździ jakimś samochodem, albo że spełnił swoje marzenie, albo jeżeli chodzi do innej szkoły angielskiego niż ta, którą Ty reprezentujesz, no to cieszysz się z jego rozwoju. Ewentualnie możesz zapytać, co spowodowało, że zdecydowałeś się albo zdecydowałaś się właśnie na ten wybór, po to, żeby jeszcze lepiej poznać swojego klienta. Tylko nie pytaj, a dlaczego u nich, tylko zapytaj, o to ciekawe, a co spowodowało, że wybrałaś właśnie tę firmę albo właśnie tego dostawcę, po to, żeby zebrać więcej informacji i później zapytaj, czy możesz być dla tego kogoś numerem 2. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale możesz powiedzieć tak, okej, w porządku, rozumiem, że to jest to miejsce, w które aktualnie Ci odpowiada, świetnie, czy będzie w porządku, jeżeli ja zapiszę się u Ciebie na bycie numerem 2. Z reguły klient będzie zaskoczony w ogóle taką propozycją i zapyta, ale co znaczy numer 2? No, jeżeli cokolwiek by się wydarzyło, jeżeli kiedykolwiek uznałabyś, że chcesz spróbować czegoś nowego, albo chcesz rozwijać się z kimś innym, albo chcesz przejechać się samochodem innej marki, umówić się na jazdę próbną, albo chcesz spróbować innego produktu, innego kosmetyku. Czy chciałabyś zobaczyć, jak ktoś inny widzi się, jeżeli chodzi o makijaż albo o fryzjerstwo, jeżeli jesteście zakładem fryzjerskim, to czy będzie w porządku, jeżeli to ja właśnie będę tą osobą, której dasz szansę na to, aby sprawdzić, co ja mogę Ci zaoferować? Większość osób, kiedy usłyszy coś takiego właśnie w takiej formie, powie, że okej, no dobra, możesz być numerem 2. Czy będzie w porządku w takim razie, jeżeli odezwę się do Ciebie za 3 miesiące albo za pół roku po to, żeby sprawdzić, co u Ciebie słychać, jak Ci idzie i przypomnieć o sobie? Większość osób wtedy powie, okej, przypomnij o sobie. Oczywiście w zależności od tego, co sprzedajesz, co oferujesz, no to możesz się przypominać za 3 miesiące albo za pół roku, albo za rok. No bo wiadomo, że jeżeli ktoś jeździ jakimś samochodem, to nie będziesz do niego dzwonić za miesiąc i się pytać, czy już mu się znudził, bo ty już masz nowy do zaproponowania. Ważne jednak, żeby to zastosować i uwaga, naprawdę się skontaktować z tym kimś za rok, za pół roku czy za 3 miesiące, wtedy kiedy się umówisz.
Dlaczego? Wiem, że czasami jest tak, że jakaś konwencja się wytraca. Nawet jeżeli ty kiedyś na przykład korzystałeś albo korzystałaś z usług jakiegoś trenera, to być może ja byłam dla ciebie numerem 2, a może teraz jestem numerem 1. Być może tamten trener przeprowadził już dla ciebie wszystkie szkolenia, które mógł przeprowadzić i już nie ma więcej nic do dodania, w związku z czym zaczęłaś rozważać albo zacząłeś rozważać to, czego ja mogę cię nauczyć. A może nastąpiła w tobie jakaś dojrzałość biznesowa, krok wyżej poszedłeś albo poszłaś i pomyślałeś sobie, ok, to sprawdzę, co ta Rowińska mówi na ten temat i przeniosłeś się po prostu teraz do mnie. Albo przeniosłaś się i ja teraz jestem dla ciebie numerem 1, a może tamta osoba przestała uprawiać w ogóle ten zawód i już po prostu tego nie robi. Tak samo jest z twoimi klientami. To, że dzisiaj korzystają z usług jakiegoś prawnika, fryzjera, kupują jakieś produkty, nie musi oznaczać, że będą to robili całe życie i zawsze dobrze by być wtedy na miejscu i być przygotowanym i czekać na swoją kolej. W naszej firmie wielokrotnie tak się zdarzyło, że ktoś, kto był kiedyś dla nas numerem 2 stał się numerem 1. Wielokrotnie tak się działo w przypadku na przykład jakichś pracowników, którzy mówili, że w razie czego to oni trzymają rękę na pulsie i jeżeli dana osoba nie będzie już pracowała, to oni bardzo chętnie tutaj rozpoczną pracę w takim albo czy innym charakterze. Zdarzało się tak na przykład kiedyś w sytuacji grafika, który zwrócił się do nas ze swoją propozycją i ja mu wtedy powiedziałam, panie Bogumile, no teraz to jest niemożliwe, ponieważ my korzystamy już ze wsparcia innej osoby, która przygotowuje dla nas grafiki. I on powiedział, no dobrze, no to w takim razie, czy będzie w porządku, jeżeli ja w razie czego będę czasami o sobie przypominał, albo gdyby tamta osoba miała za dużo pracy i nie mogła z jakiegoś powodu zrobić czegoś na już dla pani, to czy wtedy będzie ok, jeżeli pani do mnie zadzwoni? I pomyślałam sobie, właściwie tak, będzie ok. To był jeszcze ten etap, kiedy to ja załatwiałam takie sprawy w naszej firmie. I od czasu do czasu przypominał o sobie. Aż w pewnym momencie natrafiłam na taki moment, kiedy potrzebowaliśmy zrobić na szybko, na teraz, zaraz już wizytówki dla naszego zespołu. Ten grafik, który aktualnie nas obsługiwał, był na urlopie, w związku z czym mówię, ok, ja pamiętam tego grafika, do którego miałam dzwonić w razie czego. Zadzwoniłam, wysłałam informację, zapytałam, czy może to szybko zrobić. Powiedział, że jasne i akurat trafił w tamten moment. Z czasem zaczęliśmy mu zlecać coraz więcej prac, bo okazywało się, że wykonywał je idealnie i cudownie nam się współpracowało, a w pewnym momencie nawet okazało się, że ta osoba, z którą pracowaliśmy w pierwszej kolejności, wyjechała z Polski, rozpoczęła inną współpracę i już wtedy wszystko szło do, tylko i wyłącznie do tego pana Bogumiła, który nas wtedy obsługiwał. Więc numer 2 stał się numerem 1. I w wielu sytuacjach może właśnie tak się wydarzyć u ciebie, tylko zwróć uwagę na to, aby skontaktować się ze swoimi klientami, takimi, którzy być może kiedyś ci odmówili, których masz na swojej liście, a zadzwonić do nich i zaproponować im ponownie spotkanie albo swoją ofertę. Kiedy usłyszysz, że już kogoś mają, że nie są zainteresowani, ponieważ ktoś ich obsługuje, koniecznie zapytaj o to, czy możesz być numerem 2 i czy możesz zadzwonić za miesiąc, za 3, za pół roku i przypomnij się, zapisz sobie to w Dzienniku Kobiety Niezależnej, w planerze RBC, w innym kalendarzu, którego używasz, żeby właśnie tego dnia się skontaktować, ponieważ oni nie spodziewają się kontaktu od ciebie. Oni myślą, że ty o nich zapomnisz. Dlaczego? Bo większość zapomina i większość później nie dzwoni i sobie myślą, no tak niby chciał, a teraz po prostu nie dzwoni. A ty bądź właśnie tym sprzedawcą, który pamięta, dzwoni i kontaktuje się ze swoimi klientami. Mam nadzieję, że wykorzystasz tą metodę. Tradycyjnie już czekam w komentarzu na twoje lekcje, przemyślenia, być może jakieś postanowienia. No i oczywiście zapraszam cię do Akademii Sprzedaży Online. Kursu online, dzięki któremu poznasz jeszcze więcej technik sprzedażowych. Dowiesz się, w jaki sposób przeprowadzam prospecting, w jaki sposób nawiązuję
kontakt, w jaki sposób RBC robi przedstawianie swojej oferty, odpowiada na obiekcje, prezentuje ofertę językiem korzyści, jakie mamy sposoby na to, aby złożyć ofertę nie do odrzucenia, jak zamykamy sprzedaż, czy też w jaki sposób uprawiamy opiekę podsprzedażową nad naszymi klientami. Sprawdź, przeczytaj ofertę tego kursu i sprawdź, czy to jest dla Ciebie, bo oczywiście nie chcę Ci tutaj jakoś na siłę namawiać na to, że koniecznie musisz się nauczyć sprzedawania ode mnie. Są ludzie, którzy nie muszą umieć sprzedawać, którzy mogą zupełnie być w tym przeciętni. Jeżeli jesteś jedną z tych osób, to czemu nie? Ale jeżeli chcesz być mistrzem sprzedaży, chcesz doskonalić się właśnie w tej umiejętności, która pozwoli Ci w przyszłości jeszcze więcej zarabiać, bezpieczniej czuć się w swoim biznesie, bardziej rozwijać swoją karierę i pokazywać się z najlepszej strony jako sprzedawca, dbać najlepiej o swoich klientów, spełniać ich marzenia i rozwiązywać ich problemy, to zapraszam Cię na pokład kursu. Dziękuję Ci serdecznie, trzymam kciuki za Twoją sprzedaż i do zobaczenia.